Nasz ślub był cudowny. Wszystko poszło tak, jak sobie wymarzyliśmy. Kościół, przysięga, nasi kochani goście i wspaniałe przyjęcie weselne. Czuliśmy się tu jak ktoś naprawdę wyjątkowy. Piękny wystrój, wspaniała oprawa, profesjonaliści do naszej dyspozycji. Aż chciałoby się to powtórzyć. Może na naszą pierwszą rocznicę? Czemu nie? Rodzina z Warszawy odwiedziła nas tego lata. Zatrzymali się w Gardenie. Wspomnienia powróciły. Zatrzymaj emocje. www.hotelmyślnikgarden.pl Brico Marché. Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebuje Twój dom i ogród. Nowoczesne tapety, okleiny, kolorowe lampy, modne firany, poduszki, farby znanych firm, elektronarzędzia oraz ich akcesoria. Baterie łazienkowe, panele, płytki, drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne. A w ofercie ogrodu znajdą Państwo różnego rodzaju nasiona, nawozy, cebulki, a także środki do ochrony roślin. Ponadto posiadamy szeroki wybór narzędzi ogrodowych. Brico Marché serdecznie zaprasza. Rusza projekt Zima. Zapraszamy na stoisko Dolnego Śląska. Przewidzieliśmy wiele atrakcji, a wśród nich m.in. nauka jazdy na biegówkach, pokazy GoPro, gra terenowa, ABC Nordic Walking, hartowanie zimne, konkursy z nagrodami oraz prelekcje. Wyciągi narciarskie, trasy zjazdowe i biegowe, snowparki, tory saneczkowe dla maluchów, nocna jazda na nartach. To wszystko dla tych, którzy kochają sporty zimowe. Już ten weekend, 9 lutego, zapraszam do Szklarskiej Poręby. Czekamy na stoku. Poniedziałek, 4 lutego, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. O 3 punkty procentowe wzrosła wykrywalność przestępstw w powiecie bolesławieckim w minionym roku i wyniosła 43%, wynika z informacji komendanta powiatowego Policji w Bolesławcu. O przestępczości w minionym roku na terenie powiatu bolesławieckiego i o działaniach policji mówił na sesji Rady Powiatu inspektor Norbert Kurenda. W minionym roku policja odnotowała w powiecie bolesławieckim wzrost przestępstw, zarówno tych ogólnych, jak i kryminalnych. Jednak jak podkreślał na sesji Rady Powiatu komendant powiatowy policji w Bolesławcu inspektor Norbert Kurenda, wzrost przestępstw spowodowany jest zmianami w kodeksie karnym. Ten wzrost wynika ze zmiany przepisów. Dotyczy to przestępstw niealimentacji, które zostały włączone i został ten element jakby przestępczości zmieniony i ścigany z urzędu. I ta dynamika wynosiła 106,48%. Przestępstwa kryminalne to 116,28%. I myślę, że to, co nas najbardziej wszystkich dotyka i
woli, to przestępczość w tak zwanych 7 kategoriach najbardziej dokuczliwych. Tutaj odnotowaliśmy, mogę powiedzieć, że praktycznie ten sam stan, ten sam poziom, bo raptem 12 zdarzeń więcej w ciągu roku przestępczych na terenie powiatu bolesławieckiego. Jak podkreślił na sesji komendant policji, wykrywalność przestępstw w minionym roku wzrosła o 3 punkty procentowe i wyniosła 43%. Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 11 tysięcy interwencji, to blisko 940 więcej niż rok wcześniej. Ponad 27 tysięcy osób zostało sprawdzonych, legitymowanych, kontrolowanych przez policjantów naszej jednostki. 378 poszukiwanych zatrzymaliśmy w trakcie naszej służby w zeszłym roku. W minionym roku w krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańcy bolesławieckiego powiatu nanieśli za pośrednictwem internetu ponad 930 zgłoszeń. Ponad 530 zostało przez policję potwierdzonych. Dokonaliśmy sprawdzenia. 536 z tych informacji zostało potwierdzonych i zrealizowanych przez policjantów w powiecie bolesławieckim. Dotyczyły one m.in. infrastruktury drogowej, nieprawidłowego parkowania, przekroczenia dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu. W minionym roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu ujawnili blisko 10 tysięcy wykroczeń. Średnio na dobę, ja to tak mniej więcej przedstawiam zawsze, codziennie kontrolujemy 75 osób, codziennie podejmujemy 30 różnych interwencji, codziennie, Szanowni Państwo, zatrzymujemy jedną osobę poszukiwaną i codziennie zatrzymujemy sprawców przestępstw. To jest półtorej osoby, tak to mniej więcej wygląda w takich statystycznych kwestiach. W minionym roku na drogach bolesławieckiego powiatu doszło do 63 wypadków drogowych. To 12 więcej niż w roku 2017. Na powiatowych drogach doszło też do ponad 1300 kolizji. To o kilkanaście mniej niż rok wcześniej. W tym roku, Szanowni Państwo, położymy bardzo duży nacisk na działania związane z zwiększeniem roli dzielnicowego i kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami i nawiązywania tego dobrego, przyjaznego kontaktu, a jednocześnie wspierania i naszych mieszkańców. Będziemy bardzo mocno intensywnie pracować nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. I to w zasadzie jest jeden z głównych priorytetów w tym zakresie. Chciałem się odnieść do policyjnych pomieszczeń dla zatrzymanych. W KPP Bolesławie od 5 lat zamknięte są pomieszczenia dla zatrzymanych i z tego co wiem, przez te 5 lat zatrzymani są włożeni do jednostek ościennych. Złotoryja, Lwówek, Zgorzelec, co przy takim stanie kadrowym, którym Pan tutaj wspominał, brakach kadrowych i jeszcze w momencie, kiedy policjanci wykonywa się zwykłe czynności patrolowe zatrzymanych, wożą do jednostek ościennych, jakby ten temat zapomniany jest. Radny pytał też o pomoc policji ze strony samorządów. Mając na uwadze problemy kadrowe, mając na uwadze brak pomieszczeń zatrzymanych, gdzie policjanci są angażowani do tych innych czynności, prosiłbym o informację, jak w roku ubiegłym była wspomagana policja przez samorządy i czy było rozważana możliwość służb ponadnormatywnych. W związku z tym, że mamy takie obciążenie, porozumień z samorządami. I może w tym zakresie moglibyśmy Państwa tutaj wspomóc. Pan mówi o oddziałach prewencji. Może mogłyby być środki przekazane z samorządu właśnie na podpisanie porozumień odnośnie służb ponadnormatywnych. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, to ja myślę, że ta sytuacja za jakiś czas się poprawi, ale wręcz ulegnie radykalnej zmianie. Jak wszyscy Szanowni Państwo wiecie, jest daleko zaawansowany projekt budowy nowej komendy, więc jestem po pewnych rozmowach już, które dają światło w tunelu i widać to światło, także myślę, że jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to już w tym roku rozpoczniemy. Jeżeli rozpoczniemy, to na pewno ją skończymy, więc to wszystko ulegnie zmianie. Natomiast jeżeli chodzi o wyliczenie czasu, kosztów i tak dalej, wie Pan co, to powiem tak od razu, że w tym momencie jest to po prostu wykonalne. Potrzeba by było, tak jak sam Pan zauważył, prześledzić przez cały rok wszystkie notatniki wszystkich policjantów, więc uważam, że to nam nic po prostu nie da. W przypadku pomieszczeń dla osób zatrzymanych komendant podkreślił, że obecnie są tendencje do wprowadzania regionalizacji. To wynika z przepisów, które
bardzo rygorystycznych, które nakładają również na policję kwestie związane z przyjmowaniem osób zatrzymanych, zapewnieniem właściwych warunków bytowych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, nadzorem nad tymi osobami i tak dalej. To wymusza na policji również regionalizację takich PDOZ-ów, więc to, że w Bolesławcu go nie ma przez jakiś czas, to rzeczywiście jest utrudnienie, ale to nie jest aż tak poważny problem, który by nam tutaj jakby doskwierał. Co do pomocy samorządów, komendant zobowiązał się do podsumowania ubiegłego roku w tym zakresie i przekazania informacji na piśmie. Zima w pełni, ale nie ustają prace przy budowie nowego hotelu w mieście, który powstaje na placu księdza Jerzego Popiełuszki. Jak wiadomo, będzie to hotel sieci Ibis z 65 pokojami, podziemnym parkingiem i kręgielnią. Od 3 miesięcy teren budowy hotelu Ibis Styles na placu księdza Jerzego Popiełuszki jest w intensywnym użyciu. Po głębokich wykopach zbudowano przyłącza do mediów, wylano ławy fundamentowe i niemal każdego dnia coś zmienia się w wyglądzie tego miejsca. W efekcie ma tu powstać hotel z 65 pokojami dla gości. Sama zasada budowy hotelu Ibis Style zakłada, że to wysokie standardy w połączeniu z wieloma elementami wskazującymi na to, że jest to hotel w mieście ceramiki, z garażami podziemnymi, z kręgielnią. Cieszę się, że jeden z punktów mojego programu już będzie zrealizowany i będzie też wykonanie podjazdu. Jak widać, hotel powstaje tuż przy Bolesławieckim Parku Wody Morka i nie jest to tylko przypadkowe sąsiedztwo. Ma bowiem z niego wyjść nowa jakość, która przysporzy korzyści i Orce, i hotelowi. Kwestią, którą w tej chwili rozwiązujemy, to jest uzyskanie odstępstwa budowlanego. Myślę, że mamy bardzo dużo argumentów na to, żeby połączyć obiekt hotelowy, czyli inaczej mówiąc ściana. Po to budowaliśmy Orkę wiele lat temu, że ta ślepa ściana oznaczała, że tam będziemy chcieli, żeby budynek został przyklejony. Mówiliśmy od początku, że kiedyś nastąpi taki dzień, że przyjdzie tutaj ktoś, kto wybuduje hotel. Tak? Czyli chodzi o to, żeby hotel był połączony z Orką i żeby było przejście wygodne dla tych 100-kilkudziesięciu osób, które w tym hotelu będą mogły spać. To zyska hotel i jego goście dzięki tej możliwości połączenia. Natomiast bolesławianie poza samym hotelem i kręgielnią w nim będą też mieli do dyspozycji kolejną restaurację oraz hotelową salę konferencyjną. A wszystko to z wystrojem nawiązującym szeroko do bogactwa Bolesławca, którym jest dla miasta ceramika. A już teraz zapraszam na wydarzenia w skrócie. Urząd Miasta Bolesławca przypomina, że od początku tego roku zmianie uległy indywidualne numery rachunków bankowych do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłaty powinny być więc dokonywane na nowe indywidualne numery kont podane w pisemnych informacjach przesłanych przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta. Trójkę złodziei i dwójkę współpracujących z nimi paserów zatrzymali bolesławieccy policjanci. Włamali się oni do budynku warsztatowo-magazynowego i skradli z niego sprzęt wędkarski oraz elektronarzędzia. Policjanci odzyskali skradzione mienie o wartości 24 tysięcy złotych. Złodziejom grozić będą kary więzienia do 10 lat, natomiast paserom do 5 lat. Policja i stowarzyszenia narciarskie zorganizowały konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży Stok nie jest dla bałwanów. Chodzi w nim o zilustrowanie dekalogu reguł narciarskich na stoku. Do 1 marca można nadsyłać prace konkursowe, indywidualne bądź grupowe, w kategoriach od 5 do 10 lat i od 11 do 16. Należy je przesłać do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji w Warszawie. Rozstrzygnięcie nastąpi 8 marca.
Żołnierze 23. Pułku Artylerii uczestniczą w akcji promującej zawodową służbę wojskową w ramach kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. W minionym tygodniu w Szklarskiej Porębie wspierali mobilny zespół rekrutacyjny Wojskowej Komendy Uzupełnień z Bolesławca, w składzie którego znajdowali się również podchorążowie z Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni i żołnierze z 31. Batalionu Radiotechnicznego z Wrocławia. Miejscem kolejnej akcji rekrutacyjnej będzie Dom Zdrojowy w Świeradowie Zdroju. Za sprawą dzieci z Akademii Malucha, Plastusiowa i Kreatorek w Młodzieżowym Domu Kultury zapanowały zimowe klimaty, ale za to w pracowniach jest gorąco, bo trwają zajęcia feryjne. Pracownia Katarzyny Sas przygotowuje we współpracy z Jackiem Chlastawą i Karoliną Rosocką baśń plastyczną Po drugiej stronie lustra, którą będziemy mogli zobaczyć już 15 lutego w Teatrze Starym. Miłośnicy rysunku i malarstwa sztalugowego tworzą pod kierunkiem Joanny Mysłek-Michnowskiej. W pracowni Magdaleny Koniecznej odbywają się warsztaty rysunku, batiku i malarstwa. Oprócz tego brydżyści rozgrywają robra za robrem, w Plastusiowie trwają zmagania z akwarelą, a w pracowni literackiej myśli zamieniają się w słowa. Miłość ci wszystko wybaczy to fragment znanej piosenki i tytuł spektaklu, na jaki 15 lutego zaprasza Bolesławiecki Ośrodek Kultury. Sztukę przygotowała Halo Grupa z pracowni teatralnej. Spektakl rozpocznie się o godzinie 20 w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. Wstęp jest wolny. Powiat bolesławiecki ustala w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa szczegóły w sprawie budowy drogi, która pozwoli wojskom amerykańskim dojeżdżać na poligon w Trzebieniu Małym poza terenem zabudowanym. Powiat bolesławiecki przymierza się do budowy drogi, która pozwoli amerykańskim wojskom dojeżdżać na poligon w Trzebieniu Małym poza terenem zabudowanym. W tej sprawie trwają rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Wiadomo, że transporty wojskowe to są transporty często ponadgabarytowe i w znaczący sposób utrudniają życie mieszkańcom tych miejscowości, przez które te drogi przebiegają. Jedna z takich dróg przebiega przez Trzebień. Zadaniem powiatu będzie przebudowanie drogi prowadzącej na tereny wojskowe w taki sposób, by wyeliminować uciążliwości dla tamtejszych mieszkańców. Jesteśmy na etapie ustaleń przebiegu tej nowej drogi. Generalnie chodzi o to, żeby ta droga przebiegała poza miejscowościami zamieszkałymi, przez tereny niezabudowane. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało dofinansowanie budowy drogi w Trzebieniu Małym, a to jest główny warunek podjęcia inwestycji przez bolesławiecki powiat. W dzisiejszych wydarzeniach to wszystko. Na nowe informacje zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia. Nasz ślub był cudowny. Wszystko poszło tak, jak sobie wymarzyliśmy. Kościół, przysięga, nasi kochani goście i wspaniałe przyjęcie weselne. Czuliśmy się tu jak ktoś naprawdę wyjątkowy. Piękny wystrój, wspaniała oprawa, profesjonaliści do naszej dyspozycji. Aż chciałoby się to powtórzyć. Może na naszą pierwszą rocznicę? Czemu nie? Rodzina z Warszawy odwiedziła nas tego lata. Zatrzymali się w Gardenie. Wspomnienia powróciły.
Garden. Zatrzymaj emocje. www.hotelmyślnikgarden.pl. Na rachunki, na lokal pod własny biznes, na rozwój firmy. Potrzeb jest wiele, ale skąd wziąć pieniądze? Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie już od 2,85%, bez dodatkowych opłat i prowizji. Środki możesz wykorzystać na cele obrotowe lub inwestycyjne związane z bieżącą działalnością firmy, np. zakup środków trwałych, surowców i materiałów czy modernizację przedsiębiorstwa. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wiemy, jak wspierać lokalnych przedsiębiorców. Robimy to od 25 lat. www.kar.pl. Z Brico Marché już teraz przygotuj się na chłodne dni i przyjdź do nas po brykiet Ruf 10 kg tylko 9,99 oraz ekogroszek 20 kg 16,99, bo oszczędne zakupy zawsze w Brico Marché. W nocy z poniedziałku na wtorek możemy się spodziewać minus 6 stopni Celsjusza. W dzień termometry pokażą minus 1 stopień. Wtorek będzie pochmurny. Ciśnienie tego dnia oscylować będzie wokół 1000 hektopaskali. Prędkość wiatru przekraczać będzie 10 km na godzinę. Powieje z kierunków zmiennych.